Ja tutaj Olga i witam was w kolejnym odcinku z quizów. Słuchajcie, bardzo wam się to podoba i ja też uwielbiam robić quizy, także robimy dzisiaj kolejny odcinek i tym razem zaczynamy od... Jaka magia została stworzona z myślą o tobie? I zanim zacznę, słuchajcie, zawsze możecie zostawić łapkę w górę, bardzo mile widziane, zawsze możecie zostawić tam subskrypcję, tam szary guzik, tam gdzie się patrzę, o nie, zaraz zrobię zeza. I zanim zrobię zeza, to mam nadzieję, że zostawiłeś subskrypcję i, żeby nie przedłużając, zaczynamy. Dobra, jaka magia została stworzona z myślą o tobie? Zacznijmy od czegoś prostszego, z samej magii. Co najbardziej ci się z nią kojarzy? Najróżniejsze zaklęcia, czary i uroki, nieistniejące piękne krainy, fantastyczne przedmioty, magiczne stworzenia, walka dobra ze złem, liczne tajemnice i intrygi. A zaklęcia, czary i uroki. Kolejne. Wyobraź sobie, że przenosisz się do magicznego świata. Kim mogłabyś w nim zostać? Elfką, łago... Dobra, nieważne, nawet nie czytam dalej. Odwiedzasz sklep... Odwiedzasz sklep wiedźmy. Co zabierzesz ze sobą? Księga. Znajdują się w niej receptury utwarzania uważania czy utwarzania? Nieważne, po prostu robienia mikstur. Korona syreny. Podaruje zdolność władzy nad wodą. Ale super. Zwierciadło. Ujrzysz w nim siebie z przyszłości. Ne, nie tak, nie tak, ne. Zegar. Umożliwi naprawienie jednego błędu z przyszłości. Też mech. Medalion. Z jego pomocą będziesz mogła teleportować się raz w ciągu dnia. Całkiem spoko. Świeca. Jej woń zapewni ci szczęście i pogodę ducha. Wiecie co? Najbardziej ta korona syreny. Podaruje zdolność władzy nad wodą, bo mi się kojarzy to z H2O, syrenkami i w ogóle super sprawa, biorę koronę syreny. Kolejne. Jak już miałoby wymyślone przez ciebie zakręcie? El fuego me pertence. O Boże, przepraszam, jeżeli ktoś rozumie ten właśnie język i ja go tak skaleczyłam, to przepraszam. Panowanie nad ogniem. Leger... Dobra, może nie czytajmy tego, po prostu... Przeczytajmy to, co to robi. Panowanie nad ogniem, latanie, niewidzialność, czytanie w myślach, porozmawianie się ze zwierzętami, podróżowanie po czasu przestrzeni. O kurcze, no to jest trudne. A wydaje mi się, że chyba podróżowanie po czasu przestrzeni, bo chodzenie sobie po innych planetach albo zmienianie czasu, chociaż wiecie, to zmienianie czasu jest bardzo przerażającą robotą. Porozumiewanie się ze zwierzętami jakoś tak nie za bardzo mnie nie interesuje, bo mogło być dla mnie chamskie albo coś. Czytanie w myślach, nie wiem, na razie nic z tego nie za bardzo mi pasuje, także panowanie nad ogniem, dlatego że lubię żywioły. Która fotografia jest najbardziej magiczna? Ajajaj, chyba ta? Tak mi się wydaje, bo jest las i w ogóle ta sukienka jest taka piękna, są świetliki. Aha, i pamiętajcie, że jeżeli chcecie zrobić te quizy, które właśnie teraz robię, to znajdziecie je tam w opisie, tam na dole, tam gdzie robiłam sezon na początku odcinku. Dobra, na początku odcinka, na początku odcinka, na początku odcinku? Dobra, nieważne, wybieramy to zdjęcie. I kolejne pytanie. W jeden z poniższych przedmiotów zaklęto duszę właściciela. Jak myślisz, który? Perfumy, kwiaty, list, nietypową paletę cieni, pamiętnik, muszelki. A duszę właściciela? Kwiaty albo list. Wydaje mi się, że kwiaty, ponieważ ta dusza mogłaby się w jakiś sposób porozumiewać ze światem, na przykład usychając albo pięknie kwitnąc przy kimś, kogo kocha. Pomyśl, że w każdym z nas drzemie magiczne stworzenie. Jak wygląda twoje? Kicia, królik, lisek, czekajcie, piesek, sowa i to nie jest jeleń, to jest renifer chyba? No... Królik. Ja jestem, to jest chyba zając, ale kompletnie jakiekolwiek uszaty. Na zakończenie. Kolejne skojarzenia z magią. Które słowo najlepiej ją odzwierciedla? Okej, okay, będę kierować się odpowiednikami z angielskiego, ponieważ nie wiem, co to znaczy. Ale to chyba nie chodzi w tym, co to znaczy. Po prostu, co się najbardziej kojarzy z magią. To. Magia umysłu? What? Nie, czekajcie. Najbardziej pasująca do ciebie magia to zaklęcie wymagające siły umysłu. Jesteś zdecydowanie typem marzyciela. Żyjesz we własnym świecie i często bujasz w obłokach. Okej, okay, to jest prawda. Bardzo się zaskoczyłam, kiedy zobaczyłam, że to jest magia umysłu, ale rzeczywiście, czytając opis, to prawda. Posiadasz ogromną wyobraźnię i kochasz kreatywnie się udzielać. W wolnych chwilach chętnie sięgasz po książki. Oto twoje zaklęcia. Czytanie w myślach. Mech. Przenoszenie przedmiotów siłą woli. Super. Stawanie się niewidzialnym. No może być. Teleportacja lub latanie. Podziel się wynikiem w komentarzu. Wy dokładnie też się macie podzielić wynikiem w komentarzu, jeżeli zrobicie ten quiz. Tam na dole napiszcie mi na przykład, co wam wyszło. Teraz troszeczkę bardzo dziwny i inny quiz. Na podstawie słodkości wskażemy datę twojego ślubu. Ja bym się bardzo chciała tego dowiedzieć, ale nie wiem, w jaki sposób osoba, która zrobiła ten quiz, zamierza odgadnąć to,
dzięki ciastkom, które lubię. Ale zobaczmy, spróbujmy. Wybierz smak lodów. Truskawkowe, jogurtowe, jagodowe, waniliowe, ciasteczkowe i czekoladowe. Jogurtowe, o mój Boże, jogurtowe. Jeszcze z takim sorbetem z jagody. Ale dobra, wybierz coś czekoladowego. Ciacho, jakieś takie kulki, pączki, czekolada, ptasie mleczko i zwykła ciemna czekolada. Chyba czekolada, taka pitna, bardzo dobra. Wybierz francuski deser. Crème brûlée, makaroniki, eklerki i suflet czekoladowy, torcik Charlotte, piękna Helena. Makaroniki, Boże, makaroniki też są takie... Wybierz sernik. Taki oraz taki. Wiem, bardzo dobrze je opisałam, ale chyba... Ten, tak mi się rzucił w oczy. Który z tych deserów wybierzesz? Jakieś takie lody, babeczki, czy... O Boże, to są, słuchajcie, to są takie bąblowe lody. I powiem wam ciekawostkę, że chyba ze 4 razy czekolad obiecywał mi, że mnie za nie zabierze. I za każdym razem, jak byliśmy przy bąblowych lodach, to była taka duża kolejka, że rezygnowałam. Ale ja cały czas pamiętam, jak zdobędę te bąbelkowe lody, to wstawię go na Instagrama, znaczy je na Instastory. Jak chcecie followować mojego Instagrama, to tam też na dole. Wszystko jest jakoś tak dzisiaj na dole. Wybierz słodkie śniadanie. Gofery, płatki z mlekiem, naleśniki... To jest chyba jakaś owsianka, to nie mam zielonego pojęcia, cóż to jest kawa chyba, to jest zwykła po prostu kawa i te cynamonowe takie bułeczki, gofry albo naleśniki robi częściej, ale jakbym jadła, mogła jeść gofry, bo nie mam gofrownicy, gofry. Wybierz napój do deseru, kawa, wino, gorąca czekolada. Gorąca czekolada, ale poczekajcie, moment, jak to wszystko się odniesie do daty mojego ślubu? Kiedy ja poślubię pięknego mężczyznę na jednorożcu? Ja nie wiem, ale co to ma do rzeczy, że lubię gorącą czekoladę? Albo czy wolę desery na zimno, czy na ciepło? Wolę je chyba na ciepło, ale uwielbiam lody, ale na ciepło. Który kraj ma najlepsze desery? Francja, Japonia, Włochy. Byłam tylko we Włoszech z tych trzech, może Japonia, dlatego że ją lubię, bo we Włoszech nie za bardzo jadłam desery, także nie wiem. No nareszcie, coś związanego ze ślubem. Wybierz tort na swój ślub. Taki oraz taki. W sumie powiem szczerze, że daj mi się nie za bardzo podoba, chociaż ten jest uroczy, ale nie wybrałabym Batmana, wybrałabym jakąś inną postać. Ten jest też fajny, ale za bardzo biały. Chyba albo ten. Dobra, ten jest w ogóle za mały. Chciałabym na ślubie mieć taki, wiecie, wielki, wielki piętrowy tort. Chyba... Dobra, ten weźmy. Oto data twojego ślubu. Na podstawie wybranej przez ciebie słodkości stwierdzamy, że weźmiesz ślub 18 maja 2024 roku. Czyli 5 lat od tego momentu, słuchajcie. Ja sobie zapisuję to w kalendarzu. Jak uda mi się wziąć ślub, to kurczę, nie wiem, co wyślę tej autorce quiza albo cokolwiek, bo... Tylko 5 lat, także czekam. Okej, i quiz, na który najprawdopodobniej wszyscy czekali, bo jest w clickbaitie, czyli 10 najprostszych pytań na świecie. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że Bad Girl, która stworzyła tego quiza, to jest, ona troluje. To nie mogło być najprostsze pytanie na świecie. Tam na pewno jest jakiś kruczek. Także witam. Oto quiz mający 10 banalnych pytań. Na pewno odpowiesz na wszystkie dobrze. Zaczynajmy. Oto pierwsze pytanie. Co to za kolor? Widzicie? Ona już tak dziwnie... Jest to zielony. Dobrze, ale... To na pewno odpowiesz na wszystkie dobrze, mnie troszeczkę... I kolejne, niby najprostsze pytanie, co to za zwierzę? Oczywiście, że to jest kotek, ale co próbujesz osiągnąć, autorko quizu? Jakie w ogóle teraz robisz we mnie dziwne wybory? Nie wiem, co się dzieje. Ile mam miesięcy w roku? 12. Ale wciąż patrzę na ciebie, autorko quizu. Czy na pewno chodzi ci o to? Jaki kolor ma trawa? Zielony. Wciąż jest dobrze. Nie ma tutaj żadnego trola. To dziwne. Ile godzin ma doba? 24. Czy autorka naprawdę nas nie oszukiwała i rzeczywiście zrobiła najprostszy quiz ever? Ile sekund ma minuta? 60. Ile kół ma samochód? 4. Od ilu lat można pić alkohol? Od 18. Czy istnieje takie zwierzę jak papuga? Tak. Czy naprawdę ten quiz będzie taki prosty? Ja czekam tutaj na jakiegoś wielkiego, słuchajcie, pranka, że zaraz ktoś na mnie wyskoczy i powie, że ten quiz jest tak naprawdę, nie wiem, jakimś tajemnym FBI albo cokolwiek, a tutaj nic się nie dzieje. Ta miska jest okrągła, trójkąta, kwadratowa, okrągła. Twój wynik 10 na 10, udało ci się, trudno nie znać tego testu z wynikiem 10 na 10, podziel się wynikiem. Czuję się dziwnie, czuję, że coś jest nie tak i uważam, że albo jakiś wirus wszedł na mój komputer,
albo mojej kamerce teraz ten agent FBI się śmieje, bo ja nie rozumiem, przecież to było takie łatwe, niby to było nazwane łatwym quizem, ale ja myślałam, że to będzie troll. W takim razie spróbujmy jakiś inny. I przedostatni quiz, który w sumie kojarzy mi się z tamtym quizem, który kiedyś robiłam, z którym youtuberem spędzę święta, wtedy to było, a teraz jest kiedy, z którym się wybiorę na szkolne zakupy. No jestem bardzo ciekawa, bo potrzebuję takiego małego plecaczka. Gdzie mieszkam? W dużym mieście, w miasteczku, na wsi. Mieszkam w dużym mieście w sumie, bo chyba tak, to jest duże miasto. Jesteś dziewczyną czy chłopakiem? Dziewczyną. Idziesz teraz do nowej szkoły? Tak, zaczynam nową przygodę w nowej szkole. Nie, po wakacjach nadal będę uczęszczać do tej samej szkoły. Po wakacjach będę uczęszczać do tej samej szkoły. Co najbardziej lubisz oglądać na YouTube? Gry, vlogi, filmy urodowe, inna odpowiedź. Jestem pomiędzy vlogi, filmy urodowe, a gry, czyli lubię oglądać wszystko, tak, w takim razie inna odpowiedź. Wolisz polski czy zagraniczny YouTube? Zdecydowanie polski, oczywiście zagraniczny, nie umiem się zdecydować. Powiem wam, że oglądam więcej zagranicznego YouTube'a niż polskiego. Ja z polskiego YouTube'a tak naprawdę prawie, ale to prawie nikogo nie znam, oprócz tych osób, które poznałam po prostu, wiecie, tak twarzą w twarz. Teraz coś o szkole. Czy masz jakieś znienawidzone przedmioty szkolne? Tak, jest ich kilka, tak, tylko jeden. Nie lubię wszystkie przedmioty szkolne. Tak, tylko jeden WF. Chociaż wiecie co, tak, tylko jeden tutaj zaznaczyłam i chodziło o WF, ale też nie lubię historii i WOS-u, także... Ups, chciałam taki... O, dobra, mogę zmienić odpowiedź, nieważne. Lubisz ozdabiać samemu przebory szkolne? Tak, wtedy moje przybory są inne niż wszystkie, nie, wtedy się niszczą, inna odpowiedź. Tak, uwielbiam to robić. Jesteś już gotowy na nowy rok szkolny? Pewnie, nie do końca. Nie, ja nigdy nie jestem gotowy na szkołę. Nigdy. Ja chciałabym, aby wakacje trwały jak najdłużej. Ile jesteś w stanie wydać na zakupy do szkoły? Dużo, przecież wszystko musi mi starczyć na cały rok. Przeciętnie, nie chcę za dużo wydawać. Jak najmniej. Wiecie co, ja jestem osobą, która woli wydać raz bardzo dużo i mieć na długie, długie lata, niż wydać na coś bardzo mało i mieć na przykład to na miesiąc, także dużo. I słuchajcie, ja nie znam tych osób. Czy ktoś, który jest teraz to ogląda, zna Lucknbox? I przepraszam, jeżeli jesteś fanem, a ja ich nie ogarniam. Po prostu nigdy o nich nie słyszałam, także jak ich polecasz, możesz napisać w komentarzu, ale słuchajcie, ja ich nie znam. Dobra, i ostatni quiz. Czego mógłbyś być Bogiem? Ciekawa jestem bardzo. Jak to zobaczyłam ten quiz, to wiedziałam, że muszę na niego kliknąć. Opisz siebie jednym zdaniem. Uwielbiam pomagać ludziom, zawsze skupiam się na dobru ogółu. Mam bardzo krótką cierpliwość. Jestem otwarty i tolerancyjny. Miałam częste zmiany nastroju. Chyba nie to, nie mam krótkiej cierpliwości, skupiam się na dobru ogółu, ale też na dobru jednostki, także chyba lubię pomagać ludziom, tak ogólnie. Jaki masz aktualnie nastrój? Zły, podekscytowany, zaciekawiony, wesoły, znudzony, zasmucony. Zaciekawiony, bo jestem bardzo ciekawa, jakim Bogiem mogłaby być. Jakie mogło być twoje duchowe zwierzę? Wilk, sowa, delfin, gołąb, lis, lew, nietoperz, królik. Jaka jest twoja największa wada? Arogancja, naiwność, upartość, ignorancja, pesymizm, nieśmiałość. Jestem nieśmiała, ale chyba to nie jest wada, po prostu taka jestem. Upartość, jestem uparta, ale też nie uważam tego za wadę. Naiwność, pesymizm, ignorancja, arogancja. Słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia. Chyba pesymizm. Za dużo i za długo myślę o tym, co mogłoby pójść źle, niż poszłoby dobrze. Także jak oceniasz swoją mądrość? Jak oceniasz swoją mądrość? Wysoka jestem, inteligentny, średnia, bardzo przeciętna, niska, aż wstyd to przyznać. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak ją oceniam. Oceniam ona średnią, bo nie jest ani niska, ani wysoka. Chociaż to dziwne pytanie. Czy ważny jest dla ciebie wygląd? Tak, niekoniecznie. Chyba niekoniecznie, chociaż lubię ładnie wyglądać, ale jak muszę wyjść z domu bez makijażu, to też dam radę. Wybierz broń. Elektryczność, pistolet, miecz, łuk i strzały, bomba, atomowa, maczeta. Elektryczność, bo to kojarzy mi się z mocami i fajnie by było mieć na przykład moc elektryczności albo burzy. Co jest najgorszą rzeczą, jaka mogłaby ci się przytrafić? Tortury, śmierć, więzienie, kompromitacja, bezsilność, samotność? Tortury. Bóg rozrywki? Co? Mógłbyś być Bogiem rozrywki, masz wspaniałe poczucie humoru, interesujesz się popkulturą, nienawidzisz nudy i sprawiasz, że ciągle coś się dzieje. Lubisz inicjować wydarzenia i jesteś popularny wśród znajomych, dlatego jest to idealna kategoria dla ciebie jako Boga. A nie, autorze quizu, nie zgadzam się, że byłabym Bogiem rozrywki, bo nienawidzę nudy, to prawda, ale nie sprawiam, że cały czas coś się dzieje i nie za bardzo lubię inicjować wydarzenia, także
A to tym bardziej, o to, co teraz zaznaczam, no nie do końca. Mój niewidzialny zegarek wskazuje, że to już jest koniec tego odcinka, ale mam nadzieję, że wam się podobało, że zostawiliście łapkę w górę, że koniecznie napisaliście mi w komentarzu, jak wam wyszły te quizy. I słuchajcie, do zobaczenia, cześć!